Agnieszka Iwaniuk, mediator Polskiego Centrum Mediacji, Oddział Trójmiasta. Międzynarodowy Dzień Mediacji, a właściwie od kilku lat Tydzień Mediacji, bo już tydzień świętujemy, polega na propagowaniu idei mediacji, czyli rozmowy na ważne tematy, na tematy sporne, propagowanie rozwiązywania sporu przez samych zainteresowanych, przez strony te sporu. A również to również taka wymiana, bo jesteśmy dzisiaj w sądzie i my mediatorzy korzystamy z gościny sądu, korzystamy z gościnności też innych instytucji właśnie po to, żeby mediację przybliżać i po to, żeby te instytucje, żeby sądy, prokuratura i policja również mogły z mediacji korzystać. One są naprawdę coraz bardziej popularne i sędziowie z nich coraz częściej korzystają i prokuratorzy, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni, ale też przez to, że o mediacji mówimy, że pokazujemy jej zalety, ludzie sami też o nie dopytują i sami chcą rozmawiać, uczą się rozmawiać, co nas bardzo cieszy. Przedmiotem mediacji może być naprawdę bardzo dużo spornych spraw. Kwestie związane z wychowaniem i opieką dzieci, kwestie sporów pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, to również sprawy związane z takimi, z życiem codziennym, konflikty sąsiedzkie, kwestie wykonywania zobowiązań, spłacania pożyczek czy kredytów. Naprawdę szerokie spektrum spraw można załatwiać właśnie w drodze mediacji. Wydaje się, że z jednej strony popularność mediacji i wiedza na temat mediacji w takich większych środowiskach, większych metropoliach wydaje się być po prostu większa, tak? Więcej ludzi ma dostęp do informacji, ale z drugiej strony obserwujemy, że w niemetropoliach, w miastach leżących poza stolicą, też znamy się, łatwiej nam jest ze sobą rozmawiać, wymieniać doświadczenia, wymieniać się informacjami. I tam widzę, że jak już o mediacji zaczynamy rozmawiać i mediację zaczynamy stosować, to właśnie przez to, że się znamy i widzimy jej zalety i potrafimy to sobie nawzajem przekazać, to ona się tak mocniej osadza. Czerpiemy z różnych wzorców, jeżeli chodzi o mediację i tak naprawdę i z naszym podstawą mediacji, to jest to, co zaproponowali Amerykanie, a później co też promowała Unia Europejska, patrząc na to, że system, że wymiar sprawiedliwości nie radzi sobie z natłokiem spraw. I tak naprawdę zanim pójdziemy do sądu, to żebyśmy spróbowali najpierw porozmawiać. Jeżeli sami nie potrafimy, bo zbyt duży jest wysoki poziom emocji, to pójdźmy do kogoś zaufanego. Taką osobą jest właśnie mediator. Osoba, która jest bezstronna, nie zależy jej na żadnym konkretnym rozwiązaniu. Chce tylko tego, żeby strony po prostu się ze sobą dogadały w taki sposób, jaki będzie dla tych stron właściwy. Więc myślę, że te wzorce międzynarodowe są inkorporowane u nas naprawdę bardzo dobrze. Uczymy się od naszych zachodnich kolegów, wymieniamy się doświadczeniami również w Polsce. Wydaje mi się, że jest to na dobrej drodze, żeby mediacja była na bardzo wysokim poziomie. Każdy, kto ma do czynienia ze sprawą cywilną, jakąś sprawą rodzinną, pracowniczą, bądź nawet sprawą karną, na to chciałabym też zwrócić uwagę, że i pokrzywdzony, i oskarżony mają możliwość rozmowy, nawet jeżeli i zwłaszcza jeżeli są w procesie karnym. I serdecznie zapraszam. Międzynarodowy Tydzień Mediacji trwa od dzisiaj, od poniedziałku, od 16 do piątku, do najbliższego piątku i myślę, że każdy zainteresowany znajdzie tutaj na przykład w Malborku informację, czy na stronach sądu, czy w budynku sądu, kiedy będzie mógł przyjść na spotkanie. Z tego, co mi wiadomo, chyba w budynku Poczty Gdańskiej. Dzisiaj od godziny 10:30 będzie mediator i będzie przyjmował zainteresowanych.